Siemka, dzisiaj pokażę Wam wszystkie nowości, jakie zaszły w każdej ficie, jaka tylko była 07. Zapraszam Was do oglądania. FIFA 7. Jakoś znaczy nowości było trochę, no bo grafika, zupełnie inny gameplay się zaczął rodzić na Xboxie 360. FIFA 8. Tutaj było sporo nowości, bo znaczy sporo. Jedna taka nowość, że triki szło robić i nowy silnik był, który był naprawdę spoko przez wiele lat. FIFA 9, praktycznie tylko zmiany graficzne na PS3. Znaczy na PC-tach też trochę było i na PS... Nie wiem, czy na PS2 w sumie były. Ale tylko praktycznie zmiany graficzne. FIFA 10, tutaj była zmiana, która dużo zmieniła w gameplayu. Naprawdę dużo. Dla tych, co robili, triki nie robili. Dribbling 360. FIFA 11. Była ta zmiana, która też dużo w gameplayu zmieniła. Personality Plus. Głównie to w statystykach piłkarzy. FIFA 12. Tutaj za dużo zmian tak samo nie było. Tylko było bardziej odczuć, że ci piłkarze się tak... No bardziej wykorzystują na przykład ten dribbling 360. FIFA 13. Głównie to web app. Jakieś tam drobne zmiany graficzne jeszcze, ale to web app, z którego dużo ludzi korzystało i korzysta, tak samo jak ja korzystam. Dużo filmów z niego wlatuje na mnie. FIFA 14. Tutaj dodano legendy typu Pele, Rudy Hulit, George Weah. FIFA 15. Zmieniono nieco zachowania bramkarzy, grafikę i nie możemy zapomnieć o widełkach, które wkurzyły graczy dosyć mocno wtedy. No my też dosyć. Nie ukrywam, bo to było takie trochę. Mogli to dać na początek FIFA 16. FIFA 16, no tutaj jeśli grafikę w ogóle zmieniono na plus, to już jest coś. To jest jedyna chyba zmiana. FIFA 17. Tutaj największą zmianą było HUD Champions zdanie i Squad Battles. Tych dwóch trybów wam chyba nie muszę przedstawiać, bo chyba każdy z was dobrze zna. FIFA 18. Właśnie tutaj dodano Squad Battles, a w FIFA 17 SBC. Nie wiem, przepraszam was widzowie, że powiedziałem, że w FIFA 17 Squad Battles. Nie, w FIFA 18 dodano. To była jedyna praktycznie zmiana w FIFA 18. FIFA 19. Jedna z moich ulubionych gier piłkarskich, jak nie najbardziej ulubiona. Tutaj dodano Division Rivals, z którego nie i nadal idzie w sumie nieźle dorobić, ale w 21 na przykład szło bardziej. Ale ja i tak lubię grać w ten tryb. Znaczy lubię. Muszę. FIFA 20. I tutaj jedna zmiana większa. Volta. Nic więcej. Bo w sumie ta Volta się tak przyjęła pół na pół, ale i tak czasem lubię w to zagrać, tak dla zabawy. FIFA 21, zmiana, która w sumie tylko dotyczy grafiki na PS5 i Xbox Series X albo S, bo nic więcej się tu nie zmieniło. FIFA 22, tutaj głównie zmiana dotyczyła Hypermotion na konsolach nowej generacji, znaczy dotyczy, bo to jest w sumie obecna FIFA. Ale jest jeszcze dużo innych, typu interwencje bramkarzy, które wyszły w sumie na razie, jak wychodzi na to na minus. I tyle. Także to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.